Suwalscy turyści nie boją się podróżować do Turcji, Grecji i Egiptu. Urlopy do wymienionych krajów cieszą się od wielu lat niesłabnącą popularnością. Suwalczanie, wybierając te kierunki, wpisują się w panującą w kraju tendencję. Dotyczy to zwłaszcza turystów ze sporym bagażem doświadczeń. Turysta, który podróżuje, a takich mamy bardzo dużo klientów tutaj w naszym regionie, wiedzą, że takie same zagrożenie mają, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, które czyha za rogiem i u nas w Suwałkach, i w, nie wiem, i w Europie, w Grecji, tak samo jest w Turcji czy w Egipcie. Klienci wybierają dalej, tak powiedziałabym, że takie topowe kierunki, one się nie zmieniają, także tak jak pani wymieniła, jest to nadal, oczywiście, że Grecja, oczywiście, że Hiszpania, ale tak samo klienci latają i do Turcji, i do Egiptu. Sama jestem tego przykładem. W tym roku, w marcu, miałam ogromną przyjemność być po raz już kolejny z mężem, z przyjaciółmi w Egipcie. No, cudne rafy koralowe. Nieduże pieniążki płacimy, a mamy naprawdę raj na ziemi, dosłownie. Także jeżeli ktoś uwielbia nurkowanie, to wybiera na przykład ten Egipt ciągle i niezmiennie. Biura podróży zapewniają, że w Egipcie jest bardziej bezpiecznie niż kiedykolwiek. Na ulicach jest spokojnie, a Egipcjanie robią co mogą, by nie dać Europejczykom powodu do kolejnych krytycznych artykułów na ich temat. Suwalczanie, jak się okazuje, stają się wręcz coraz bardziej odważni w swoich wyborach. Więcej jest pytań dotyczących, nie wiem, Kuby, Zanzibaru, Indie, Chiny, Indonezja na przykład, także Republika Południowej Afryki, także naprawdę można powiedzieć, że ilu klientów, tyle różnych życzeń, tyle różnych podróży po prostu, dokładnie. No i w kwestii jeszcze tego bezpieczeństwa, kolega mój, który zajmuje się ubezpieczeniami, mówi, przekazuje swoją taką mądrość, mówi, zawsze wszystkim powtarzaj, pracuję w ubezpieczeniu i wiem, że najwięcej wypadków zdarza się w domu. Także kochani, trzeba podróżować, wyjeżdżać. Gwarancja słonecznej pogody, ciepłej wody i nowych, często fantastycznych wrażeń kulinarnych czy kulturowych to powody, dla których krajowe wczasy przegrywają konkurencję z egzotyką. Ci, którzy usiłują wypocząć nad naszym Bałtykiem, czy w polskich górach, skarżą się nie tylko na pogodę. Sen z powiek spędzają im też spore koszty pobytu w hotelach. W sezonie letnim koszt zagranicznych podróży jest porównywalny, chyba że turyści zaplanowali sobie urlop z dużym wyprzedzeniem i zarezerwowali bilety już w ubiegłym roku. Takich jest u nas sporo. Względnie tanio, za około 1300 zł i na ostatnią chwilę można bez obawy pojechać na przykład do Bułgarii. Ale w rezerwacji zasada jest jedna. Im później, tym drożej. Ale też jest to dobry czas do przygotowania się podróży tej zimowej. Wiemy, że u nas zimy są okrutnie zimne. Wszyscy, jak słyszą, rozmawiamy ze znajomymi z naszej branży, z ludźmi z całej Polski i pytają, skąd jesteś, to tak, o Boże, Suwałki, tam u was zawsze zimno, śniegi i tak dalej. Tak więc mamy świetną teraz okazję do rezerwacji w czasów tych zimowych. W naszym mieście zauważalna jest nowa tendencja, a może nawet moda, w czasy zagraniczne z okazji 18 urodzin.